ti, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Cześć Mateo, co tam? Wszystko gra? Mogę ci w czymś pomóc, bo jak widzisz, tak się składa, że jestem teraz trochę zajęty. Uczysz się czegoś? Słuchaj, w tej chwili nie mam czasu na gadanie, bo muszę akurat coś skończyć, okej? Więc sorry, ale teraz wrócę do tego. Widzę, że nauka na studiach zabiera sporo czasu, co? Całkiem, a już tym bardziej, jeśli ktoś ciągle mi w tym przeszkadza. Jasne, pewnie, doskonale cię rozumiem. Ale musisz jakoś znajdować czas dla swoich przyjaciół. I dla dziewczyny. Której nie mam. A, nie? Nie. Jasne, ale może jest jakaś dziewczyna, która ci się podoba? O co chodzi, Mitchell? Chcesz coś wiedzieć? Zapytać się o coś, tak? Dawaj do sedna, przestań owijać w bawełnę, co? Dobra, bo dowiedziałem się, że byłeś z Luną. I tak. Jest między wami coś wyjątkowego. Tak, w związku z tym, czy chcesz mi coś powiedzieć? Tak, mnie też podoba się Luna. Bardzo. Ale nie chcę się do niej zbliżać, jak kogoś już ma. Bo nie chciałbym nikogo skrzywdzić. Słuchaj, między mną i Luną nic już nie ma. A więc jeśli potrzebujesz mojego pozwolenia, to bardzo proszę, droga wolna. W porządku? Na serio, Mateo? Mhm. Dzięki, Mateo. Naprawdę jestem ci wdzięczny i wiedziałem, że się dogadamy. I... To świetnie. I tyle. Zostawiam cię, żebyś się pouczył. Cześć. Tak? Okej? Tak, idealnie. Między tobą i Luną nic już nie ma? Naprawdę się już odkochałeś? Mówiłem ci, Pedro. Jasne, że mówiłeś, ale jakoś nie zrozumiałem, bo to, co mówisz, nie ma sensu. Przecież ty ją ciągle kochasz. Tak. Tyle, że ona już nie kocha mnie. Okej, i mam wrażenie, że z każdym krokiem jest bliżej tego Michela. A skąd wiesz? Nie chcę o tym gadać. Uwierz mi... A ja czuję, że Luna zbliża się do mnie i chce mi pomóc tylko przez poczucie winy, przez mój wypadek. A jeśli się mylisz, Mateo? Gdybym był na twoim miejscu, to raczej próbowałbym naprawić to wszystko, co się wydarzyło. Nie, nic się nie da już naprawić. A ja chcę pójść naprzód. Chcę już zamknąć naszą historię, Pedro. Dlatego dałeś Michelowi wolną rękę? Tak, żeby Luna była szczęśliwa. Z kim chce? A może ona wciąż chce być szczęśliwa z tobą? Ale nic ci nie mówi dlatego, że nie pokazujesz, że też tego chcesz. Pedro... Dzięki. Ja wiem, że chcesz mi pomóc, ale jeśli się przyjaźnimy, to uszanuj moją decyzję. Okej? Chcę, żeby przyszedł koniec tej historii. Żebym mógł ruszyć do przodu, jasne? Skupić się w końcu na czymś innym. Okej? Ostatnia rada ode mnie. Dobrze to przemyśl. Bo jak zmienisz zdanie, to będzie za późno. Powaga. Dzięki. Nie wiem, ale kiedy Delphi i Jasmine się kłócą, to robi się nieciekawie. Cześć, dziewczyny. Cześć, królu Pawiu, co tam? Dobrze, bardzo się cieszę z wiadomości o Felipe. Więc ma jakąś ofertę? Genialnie, to dobrze, że się na mnie nie złościł, że nie zadzwoniłam wcześniej. Jasne, a przy okazji dowiedziałem się, co się stało z Simonem. Może pogadacie? Tak, tak, rozmawialiśmy. Hej, przecież on nie miał złych intencji. Tak, tak, Luna, Mateo ma rację, powinniście to wyjaśnić. Tak, może później. Mateo, a ty przemyślałeś już moją propozycję? Jaką propozycję? Jak to jaką? Żebyśmy trenowali razem. Pomogę ci znowu śpiewać. Na pewno będziemy mieć frajdę. Nie, jeszcze o tym nie myślałem. Oj, dalej, proszę cię, posłuchaj. Przecież nie będę cię dłużej prosić. Niczego już nie powiem, bo nie chcę wyjść na męczy bułę. Ale mówię serio, bo taki talent jak twój jest jak diament. Taki, który trzeba szlifować, szlifować, szlifować. Dosyć, a kiedy wchodzi Luna, zapuśnia, proszę to... cię, daj spokój, okej? Okay? Przemyślę to, bo wiem, że jak bierz sobie coś do głowy... Jasne, znasz mnie. Ale nic nie obiecuję. Okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, to pa, na razie. Pa. Luna? Ma o wiele lepszy humor, co? Tak, tak, to prawda. Mam nadzieję, że się zgodzi. Byłoby naprawdę super.